W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak wyglądają badania do Ochotniczej Straży Pożarnej i który lekarz może je przeprowadzać. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza. Mam pytanie o badania dla strażaka z naszej jednostki. Czy przeprowadza Pan te badania? Jeżeli tak, to czy jest możliwość umówienia się na dzisiaj bądź jutro? Godziny po 15, ponieważ ten Pan pracuje na badania okresowe do Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę o odpowiedź. W zasadzie trzeba by zacząć od przypomnienia aktu prawnego, na podstawie którego odbywają się te badania. Jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku, podpisane przez Panią Kopacz. No jak to ładnie Pani Kopacz awansowała do góry. W sprawie przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka Ochotniczej Straży Pożarnej, biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Także skoro bezpłatnych, to oczywiście pamiętaj o fakturze dla swojej OSP. I w paragrafie 5 przeczytasz, że badania przeprowadza lekarz, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu 229 paragrafu 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, czyli tak generalnie jest to lekarz medycyny pracy, taki jak ja. No, oczywiście jak jesteś z Suwałk czy z Przemyśla, to szukaj gdzieś w pobliżu i oszczędź sobie podróży do Wrocławia. Natomiast zakres tego badania zależy od tego, czy jest ono pierwsze, takie wstępne, czy jest ono okresowe. Natomiast jak już jest okresowe, zależy to od wieku strażaka ochotnika. I ogólnie jako kandydat musisz się spodziewać konsultacji okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, badania psychologicznego, pewnych badań krwi, badania ogólne moczu oraz spirometrii. I jest to dla mnie dość logiczne, bo w sumie badania ratownicze mogą się odbywać na wysokości powyżej 3 metrów, czyli do tego jest potrzebny ten okulista, neurolog, laryngolog. Wymagają wyjątkowo dobrego zdrowia psychicznego, odporności psychicznej podczas działania sobie w trudnych sytuacjach, w sytuacjach zagrożenia życia, nie tylko Twojego. No, co do badań psychologicznych, pewnie one też mają na celu wykluczenie ochotników, którzy no niestety mają ciągoty do zapruszania ognia w celu takiego, powiedzmy, częstszego uczestnictwa w akcjach ratowniczych, stosownego uznania ich za pełną dyspozycyjność. No, jeżeli masz ciągoty do czegoś takiego, do pomagania sobie w byciu dobrym, szukania czyjejś uwagi, to zdecydowanie Ochotnicza Straż Pożarna nie jest dla Ciebie. Wcześniej czy później takie sprawy wychodzą. Natomiast całą resztę tutaj z zakresu badań pokażę Ci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, czyli obecnie miłościwie nam panującej Pani Kopacz. I spójrz tu, do 50 roku życia spirometria jest tutaj bardzo logiczna, prawda? Możesz używać sprzętu typu maska Pegas. No i warto znać swoją wydolność płuc, szczególnie zanim pójdziesz do warunków ekstremalnych. Oczywiście badania kończą się zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Powyżej 50 roku życia dochodzi tutaj EKG spoczynkowe. No niestety choroby serca trapią panów w tym wieku. Jestem tego naocznym przykładem, bo zawał serca pierwszy już przeszedłem. Odpukać. Mam nadzieję, że Ty prowadzisz się lepiej i coś takiego Ci nie grozi. I tak reasumując to wszystko, jakiekolwiek by te badania nie były, kończą się one wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o. Czyli po pierwsze, zdolności do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych, oczywiście w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych. No, rzadziej się zdarza niezdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych. Reasumując to wszystko, zakres badań jest dość spory, ale praca strażaka, nawet ochotniczego, wiąże się z ratowaniem czyjegoś życia, czyjegoś mienia i z narażaniem Twojego, więc raczej nie może być tutaj kompromisów zdrowotnych. Na sam koniec masz jeszcze parę sekund podglądu na całość rozporządzenia. Jeżeli jesteś wnikliwym obserwatorem,
a takim raczej strażak ochotniczy powinien być, to z pewnością wypaczysz coś, co pominąłem w swojej prelekcji. Także na tym kończę. Jak potrzebujesz więcej informacji, zadaj oczywiście pytanie poprzez komentarze do tego wideo. Jeżeli się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli oczywiście masz potrzebę skorzystania z mojej przychodni we Wrocławiu, zadzwoń pod numer 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Oczywiście, aby umówić się na dogodny termin. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny pracy, uprawniony do badań kandydatów i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.